ile ja punktów? To pogadajmy o 4? Tydzień temu. Nie, ja wiem. Chyba 4 straty, w ogóle kto to widział? Nigga, please! Nie, ja w ogóle ja mam 4 straty? 11. Ja mam 4 straty. Nie. Co, 0 z góry? Że co? 0 z góry? No kurwa, to hajdy. Ty, no przecież tutaj kurwa, miałem 3 zbiórki po naszym. To hajduk to robił. Hajdy! Statystyki kłamią. Hajduk! Przynajmniej chyba na 5 na plusie. No, no. Możemy? Ty, no 3 zbióreczki. Ja mam ten środek, tak? Po środku stać, między nimi. Kurwa, nie wiem, jak się ogarnę. Rozbiję mi. Zapniesz się? Trochę w tą stronę, w prawo. Mam wasze lewo. No. Wygrana wysoka cieszy, ale wasza postawa dzisiaj taka była przez 3 kwarty taka przeciętna. Tak, tak, jakoś początek dziwnie zaczęliśmy. Nie wiem, czy trema, czy wielu graczy, czy no jakoś standardowo. Wiemy, co będzie przeciwnik grał, przeciwnik to gra, a my jesteśmy zaskoczeni, że im to wychodzi, tak? Czyli jakby gramy, że powinno się samo wygrać, a w rzeczywistości jest inno. No i tam się zrobiło chyba nawet 13 przewagi, czy... No, coś w ten deseń. Na szczęście się obudziliśmy w porę. Tak. Dla młodego zawodnika, tak jak ty, no to też trochę niespotykane, tak? Jeszcze ta atmosfera trybun. Nie, ja to byłem przerażony, nie ukryłem, ręce mi się trzęsły. Trener mi nie dawał długo grać, tak? No ale mówię, koledzy starsi, od których się uczę wiele na treningach, oni, nie wiem, wzięli mnie po skrzydło, tak? Mówią, że nie przejmuj się, jak wyjdziesz, to po prostu graj swoje, tak? Graj swoje treny. Właśnie Arek mi bardzo często właśnie, on mówi, że tak, młody, nie przejmuj się, chci grać. No i ja wyszedłem, ręce się trzęsły, ale no, coś tam zrobiło, udało się, tak? W drugiej połowie się rozruszaliście. No tak, tak, no bo rozgrzewałem się z boku chyba z 15 minut, tak? No i potem trener mi dał szansę w trzeciej kwarcie, chyba w połowie, albo pod koniec, tak więc no, to jest dla mnie coś niesamowitego. No, rzadko się udaje w pierwszej lidze wyjść na parkiet tak młodemu graczowi jak ja, tak? Więc bardzo się cieszę, dziękuję trenerze. Michał, jak ty ocenisz, co się stało, że tak długo broniliście, tak przeciętnie i dopiero w końcówce ta obrona zafunkcjonowała na odpowiednim poziomie? Co ja myślę, że na początku meczu Pruszków dobrze wszedł w mecz, tak? Bo trafiał, robił przewagę na pikach i trochę nie mogliśmy sobie z tym poradzić, a co rzut oddał, to wpadało im, a u nas było odwrotnie. Później na szczęście zaczęliśmy dobrze bardzo bronić, zaczęliśmy rotować. Pruszków troszkę się pogubił w tym, przestał też oddawać celne rzuty, miał straty i na szczęście wyprowadziliśmy to i później był mecz bez historii. Z Krosnem, liderem rozgrywek, w pierwszej połowie straciliście 24 punkty, no dzisiaj zdecydowanie gorzej to wyglądało. Właśnie na obwodzie albo odpuszczaliście zawodników, albo no, tak, że mieli stosunkowo łatwe te rzuty. No tak, tak jak właśnie mówię, na pikach, tak, były penetracje, były odrzucenia, nieraz w ogóle nie było rotacji, tylko jeden zawodnik na przykład krył dwóch i wtedy ciężko jest to obronić, tak, jeszcze jak Pruszków trafiał, to było nam ciężko, ale na szczęście później żeśmy troszkę uspokoili tą grę w obronie, w ataku też nam poszło parę łatwych punktów z kontry, tak, i było bardzo dobrze. Co trzeba poprawić przed kolejnymi spotkaniami, w tym z Zagłębiem, które jest na fali, bo wygrywa ostatnio mecz za meczem w tym ze Stalą Ostrów? No przede wszystkim musimy tak poprawić początek, myślę, że meczu, tak? Od razu wejść dobrze w mecz, gramy na wyjeździe, ciężki teren. Musimy dobrze bronić, celnie rzucać i będzie okej. Okay. Czarny, to powiedz, spotkanie w Sosnowcu. I grać zespołowo musimy. Dokładnie, to co Świder mówi. W momencie, kiedy dzielimy... Inaczej, to co pisali w prasie, tak, że my gramy grę poukładaną i spokojnie, mamy graczy statycznych, jest fajnie, ale w momencie, kiedy się dzielimy piłką, tak jak to robił Pruszków na początku, tak, czyli nazwijmy to kolokwialnie bang, 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 podanie, bang, 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 strzał, no to proszę was, no... Z pola karnego. Dokładnie tak, no to jest to szybka gra, agresywnie. Mamy strzelców, no na co tu czekać, tak? Obrona jest, że tak powiem, rozbiegana, strzał na czysto, jest zbiórka albo nie ma, wpada, tak? Tylko to. Bogusław Leśnodorski w trakcie meczu pisał, że macie super zawodników, ale coś nie tak jest z taktyką.
Nie, taktyka była dobrze, tylko no mówię... Realizacja. Realizacja, tak, tak, tak. Założenia, naprawdę, założenia, wszystko cacy genialnie. Realizacja. To jest to wszystko, my wiemy, co mamy grać, chociażby to, co powiedział Świder na pikach, tak? I zupełnie, ja nie wiem, no my zupełnie, zaprzeczając, zgłupiliśmy na tych pikach, tak? Graliśmy nie to, co trzeba było i na szczęście Pruszków czasami tego nie zauważał, tak? Bo by było masakra. Jeszcze jak nam nie trafiali, to zbierałem piłkę w ataku, ponowienia, mieli akcji, więc mówimy, ciężko stawiać wszystkich graczy, po czym piłka się odbija do bręczy i wszyscy głowy w górę, a Pruszków biega i sobie łapie, co chce, tak? Począwszy od, przepraszam, gracza mojego wzrostu Chybiaka, po Czoskowskiego, tak? I no i come on. Świder, jeszcze może pytanie od Michał Spychała, pewnie czytaliście jego wypowiedź przedmeczową, że macie kompletny zespół, właściwie jeden z kadrowo najlepszy w tej lidze. Jak się do tego odniesiecie, czy to trochę właśnie takie, żeby się troszeczkę zasekurować przed tą porażką, czy faktycznie tak jest, że macie najlepszą kadrę w lidze? Nie wiem, czy mamy najlepszą kadrę w lidze, ale na pewno mamy bardzo wyrównaną, tak? Każdy zawodnik, który wchodzi na boisko, może zmienić oblicze meczu, może wejść każdy i nie wiem, rzucić 10-20 punktów, tak? Mamy wyrównanych zawodników na każdej pozycji, więc na przykład jednemu nie idzie, drugi wejdzie za niego i da lepszą zmianę i nie ma tej różnicy, tak? Czy to jest pierwsza piątka, czy to jest człowiek z ławki, więc myślę, że tutaj kadrowo mamy wyrównaną kadrę, więc tylko nas rotować odpowiednio. I... To, co prawie dzisiaj trener zrobił, tak? Czyli powiedział przed meczem, że to jest mecz, w którym wszyscy możemy pograć i tak naprawdę no, pod koniec dał tylko tych najbardziej doświadczonych, zmęczonych, tak, no to weszli na końcówkę Ornoch, no Zapert jeszcze młody się nie przebił tam, no to on nie wszedł, tak, bo się nie zdążył rozgrzać, no ale Ornoch wszedł na doświadczeniu trójeczkę, tak, na my jako dokładnie mierzył, ja jako młody tam z Czarkiem, no to jeszcze trochę zagubieni, ale naprawdę, to jest grać wśród takich dojrzałych graczy, to jest genialna sprawa. Graliście w zeszłorocznych spotkaniach tu na Torwarze. To dla was ta dzisiejsza atmosfera robiła jeszcze wrażenie, czy już okrzepliście? Z tego się nie okrzepuje. To jest niesamowite. My cały sezon gramy na wyjeździe, nie? To no więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Tego nie będzie widać. Kibice za nami jeżdżą, więc... Ale te włoski po prostu robią tak. Sterczą, dreszczyk. I co, no pozdrowienie dla wszystkich, którzy na pielgrzymce byliśmy sercem z wami. Wiemy, że byliście z nami, tak? Tak więc zapraszamy za 2 tygodnie też tutaj na Torwar. Zróbmy tą samą atmosferę. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie, dziękujemy. Na razie, Świderek. Na razie, Mordeczka.